Cześć! Dzisiaj musimy się zająć naszymi dwoma grubaskami, czyli Arkiem i Dominikiem. Głównie popracować nad ich umiejętnościami, a reszta to w sumie niech sobie robi, co chce. Pojawiły się prośby o to, żeby wstawić do salonu jakiś dywan. Też taki trochę dla mnie pusty jest ten salon, ale w sumie to nie stać ich za bardzo na dywan, ale zobaczmy, co by tu w ogóle można było wstawić, jakich już będzie stać. Chociaż w sumie te dywany nie są takie drogie, na większość ich stać. Akurat na wszystkie duże ich nie stać. No dobra, zobaczymy, jak będą pieniądze. Może takie coś chociaż... Ja to chyba próbowałam nawet wstawić, to wyglądało strasznie. Um, nie tak, nie do końca widzę w sumie wstawienie tego dywanu tutaj, bo mam wrażenie, że te pufy będą trochę zaburzać i że będzie tak na sranę. Ale dobra, zobaczymy. Na pewno ten dywan musi być w miarę gładki, żeby właśnie nie było tak pstrokato za bardzo. I oczywiście wszystkim będzie zimno zaraz i w ogóle, bo jeden kominek w domu nie wystarcza, żeby im było ciepło, ale damy radę. E, Okej. Okay. Sobota 8 rano, dzisiaj jest sylwester, także może tym sylwestrem się też zajmiemy. E, on, te, on będzie ignorował wszystkie te rzeczy. E, ozdabianie, imprezowy nastrój. Aha, czyli trzeba będzie się napić, tańczyć, grać i różne takie rzeczy. Ehm, aha, postanowienia i odliczanie do północy. Oni zazwyczaj o tej porze do dawno śpią, ale <grym> może damy radę. Dobra, Daniel koniecznie musi wrócić do swoich mediów społecznościowych, bo przez kilka dni nie mógł nic wstawiać, jak nie było prądu. Bartłomiej Molenda. Takiego nazwiska to jeszcze nie spotkałam tutaj. Cieszę się, że chociaż nie generują się tylko azjatyckie i latynoskie nazwiska, ale też jeszcze te polskie z mojego moda. Chociaż tyle. Czasem się zdarza jeszcze, że, że jakieś polskie się wygeneruje. Kostencja Goleń. Coś mi tu nie pasuje. Na o ile nazwisko Gole niemożliwe, że wstawiłam do moda, to Kostencja na pewno nie. Coś tu poszło nie tak. Czy ja nie wstawiłam sobie moda tej mieszanki mojego z modem Lewkoniego? Bo ja takich imion na pewno nie wstawiałam do swojego moda. I też mi się zdarzyło na innym save'ie spotkać Sima o imieniu Abelard, i to jest też na pewno nie coś, co ja zrobiłam. Także muszę, muszę albo y, sprawdzić, czy ja czegoś nie zepsułam w swoim folderze, albo po prostu skontaktować się z Pawłem, czy on czegoś z kolei nie sknocił. No dobrze, zobaczymy. Skupmy się teraz na grze. Tylko twój dziwny wujek polubił to zdjęcie. Szkoda, że to, że to nie jest Arek albo coś, bo to było dość zabawne. Twój dziwny wujek, czyli co, Nikodem? A u, u Daniela to nie wiem, kto by mógł być dziwnym wujkiem. On w sumie przecież żywia była jego ciotką. E, gdzie to się, Boże, nigdy nie pamiętam, gdzie to się sprawdza. Do dwójki jestem przyzwyczajona. A u niego to poznikali wszyscy. Kurde, Kornel nawet zniknął, ale jaja. A nie, jest, dobra. No tak, zapomniałam, że to trzeba chwilę poczekać. Aha, tutaj nie ma. Okej. Okay. A ciekawe jest to, że, bo kiedy duchy znikają, to chyba coś takiego się robi. W sensie są jakieś tam postacie, ale nie, nie można wyświetlić imienia ani nic, ale wiadomo, że ktoś jeszcze tam był. A w przypadku gosi, to jej w ogóle nie ma. Nie ma nawet takiego okienka, w ogóle nic. Tak jakby w ogóle żadnej, ża żadnej siostry nie było w drugim pokoleniu, nie? Więc to, to jest już tym bardziej dziwne. No ja rozumiem, że ona umarła w innym miejscu i możliwe, że ten duch rzeczywiście został zapomniany, ale żeby w ogóle nie było nawet śladu, że ktoś taki istniał, to jest bardzo dziwne. Jakiego Ty mogłeś mieć dziwnego wujka? Ty w sumie nie. Czy znaczy nie, nie żebym uważała, że te powiadomienia się biorą z takich rzeczy, jakby realnych, w sensie, że są, to są odniesienia do faktycznego stanu drzewa genealogicznego czy coś, tylko po prostu chciałam zobaczyć, czy nie można sobie beki, beki pocisnąć z jakiegoś konkretnego sima w jego drzewie genealogicznym, ale widzę, że nie. Także to, to musiał być jakiś um, daleki wujek. No dobra. Co właściwie umie Dominik? Bo ja nie... Ja tak już specjalnie nie patrzyłam na razie na to, bo się skupialiśmy na tym, żeby mieć prąd. Um, poruszanie się na trzecim poziomie już prawie czwartym w sumie, także spoko. Um, więc właściwie on tego poruszania się to nawet już nie musi za bardzo... Kurczę, nieźle! Znaczy dobra, no on jest w połowie drogi, nie? Trzy dni mu zostały tylko e, i można by go umyć. Ale, ale całkiem, całkiem. Bo dobrze by było, żeby po prostu sobie rozwinął do trzeciego poziomu e, te umiejętności. Czyli właściwie nad, najbardziej nad wyobraźnią dobrze, żeby popracował. Czyli niech sobie tam, nie wiem, niech mu, niech mu ktoś książki czyta, niech się bawi i takie tam konaźnie niech go ktoś wykąpie. Arek ma trochę mało towarzystwa, ale nie ma kurczy czasu na takie rzeczy. Coś tak dziwnie mignęła ta. Ta Anastazja, i ja się już boję. No nie. Ona się nie postarzała ani trochę? Ma cały czas młoda dorosła z 0 na 24? Dziwne. Co to w ogóle za tłumaczenie? Żona Żaden. Strona główna Ford Syphon, co? Kto to. Ja to Current Children. Świetne tłumaczenie. 10 za 10. No dobra, a czego Arek się musi nauczyć? Bo on musi mieć ósmy poziom sied... Y nie, ósmy poziom sześciu umiejętności. I kurczę, no jeszcze mu trochę brakuje. Może nad tą sprawnością fizyczną trochę by popracował, bo, bo jedną z tych umiejętności akurat będzie sprawność fizyczna. A zanim on na ósmy poziom wejdzie... Kurczę, zaraz, nie ma czegoś... Y Boże, gdzie to jest? Nie ma jakiegoś... Y czegoś, chociaż on nie ma za dużo tych punktów, ale mm, jakichś takich rzeczy, które mu pomogą te umiejętności szybciej zdobyć. O. To by było całkiem spoko, tylko że ja mu chciała, żeby to no, żeby szybciej mu rosło umiejętności, to by było bardziej przydatne. Mrozo odporny. O ja, super, wszystkim to kupię. Nie będą kurde po domu w kurtkach chodzić wreszcie. Sobie to jego prawie na wszystko stać. Samowystarczalny. Aha, nic nie potrzebują towarzystwa. Niezmordowany. Zawodowy ObiBok. O! Erudyci znacznie szybciej rozwijają wszystkie umiejętności. No i bardzo proszę. Dziękuję. Wszystkie punkty prawie na to wydał, ale się opłaca. Mam nadzieję. No dobrze, no to zadzwoń do tej swojej Anastejzi. I e, zostaw tego kompa. I tego. I, 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 yy, no i to sprawność fizyczną może na razie od, od tych najmniejszych zaczniemy. Jak już dojdzie do powiedzmy tego 5, szóstego poziomu, tych sześciu umiejętności, to już stamtąd będzie można jakoś tam, yy, znaczy będzie tak naprawdę coraz trudniej zdobywać kolejne, ale no jakby, yy, znaczy wiedzę archeologiczną mógłby już rozwinąć na ten ósmy poziom, ale to kurczę też trochę trwa. Yy, ale dobra, no sprawność fizyczną na razie ma na trzecim, a to będzie trzy. Aha, to będzie ostatnia. No, no to niech sobie rozwinie w tym, w tym odcinku do co najmniej piątego poziomu. Zobaczymy, o ile szybciej mu będą te umiejętności e, rosnąć. Spoko by było, niby uczyć go na pianinie grać i Nikodem mógłby mu mentorować i wtedy szybciej by się uczył, ale musiałby się uczyć od zera, praktycznie. No bo on ma i pierwszy poziom pianina, no to trochę bez sensu tak męczyć tego Nikodema też. E, bez przesady. Ojejku, tego szaraczka będą mu płakiwać. No, dobra, w sumie nikodem to nie ma nic yy, do zrobienia za bardzo. Nie wiem, co on ma robić. Nie chce robić co chce. Nikt w ogóle nie dojadł. Ja nie wiem, co oni z tym. To bym trzeba schować. Schować, powiedziałam. Dlaczego oni nigdy nie dojadają? No. Kto jest głodny, niech kurde, żre Dalej. Nie, nie interesuje mnie, kto to jadł wcześniej. Proszę to zjeść. A mały i tak ma mało zabawy, to niech się pobawi różnymi rzeczami. Baw się zabawką. Potwór zębacz może być. A co z tego? W sensie klocki dają coś na wyobraźnię? Chyba nie bardzo. Myślenie chyba się rozwija od klocków. A ty pójdziesz kiedyś? Halo? Nie? Zwiecha już na zawsze? Okej. Okay. W ogóle to... Aha, bo jest sobota. Ja się dziwię, dlaczego do pracy nikt nie idzie. Ten opłakiwał tego teraz gdzie smutny. No tak. No dobra, komu mogę w ogóle kupić to, że jest mrozoodporny? O Boże, Tom ma 11 tysięcy punktów i to, to nie przeze mnie uzbierane tylko przez kapten Sosa raczej, ale... Ale są. Yy, dobrze. Mrozoodporny, dziękuję. Wszyscy... Każdy komu tylko można, bo mnie to. Aha, jeszcze jest zimnolubna. Aha, że w mniejszym stopniu odczuwają. Także jakby było za mało punktów, to ewentualnie to mogę też kupić. Tylko, że nie wiem, na ile to będzie działać. Mrozoodporny to już wiadomo, że na pewno nie będą narzekać, <ścoughs> że jest zimno. A tak to i tak mogą narzekać, jak jest jakiś wyjątkowy mróz, nie? Aha, bo to jest, że lubią, gdy jest zimno, ha. Nie bym zobaczyła, jak, jak się sprawuje ta druga, bo jest tańsza. Jeśli to by wystarczyło, to by było spoko. Kto ma jakoś mało punktów? O, Daniel ma mało punktów, dość. Stać go, co ja robię? Stać go na, na, na tego mrozu odpornego i tak, ale może akurat jemu bym kupiła zimnolubny. Gdzie to jest? O. I na razie tym dwojgu tylko kupię i przetestujemy sobie i zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądać. Dobra, niech Tom może wyjdzie na dwór. To zobaczymy, jak to. Może obaj niech wyjdą na dwór i zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, on chyba wyobraźnie sobie już pod. tak, podciągnął. Okej. Okay. No i co? Aha, i ma teraz. <ścoughs> przyjemny chłodek. I ma teraz szczęśliwy nastrójnik. I to jeszcze plus dwa. Jak jest zimno. No dobrze, no to Tom będzie po prostu bardzo lubił zimno. Eee... A czekaj, a ciebie może przebierzemy w strój codzienny na tym mrozie i zobaczymy, jak ty tu będziesz to znosił. Widzę, że niespecjalnie cię to obeszło. E, no to super. No dobra. No to w takim razie, jeśli to jest takie tanie, na całe szczęście to można kupić też na lato ym, to z tym upałem. Jeśli jakoś bardzo będzie im doskwierał ten upał, to można kupić też ciepłolubny. To wtedy nie będzie, nie będzie to aż takie dotkliwe dla nich. Ym, nie, nie wodoodporny. Uuu, Areczek ma za mało punktów, bo wszystko wydał na umiejętności. Pozbiera sobie. Mm, zimnolubna, okej. Okay. A młodemu pewnie nie mogę tego kupić, nie? W ogóle nie ma tego panelu, ok. No to, no to on najwyżej będzie musiał jakoś tam sobie radzić. Jak na razie. A później mu się kupi. No dobrze, no to w sumie spoko. Arek przestał ćwiczyć i idzie opłakiwać psa. Potrzebuje gier wideo. Pff, ty nawet nie grasz w gry wideo, człowieku. Co, jakie ty masz umiejętności grania w gry wideo? No, kurde, drugi poziom, no błagam cię. No dobra, sprawność fizyczna mu wskoczyła na czwarty poziom, to już jest nieźle. No to w takim razie, jak już się tam naćwiczyłeś, niech ci będzie, że już się naćwiczyłeś, będziesz po prostu codziennie ćwiczył, to sobie ćwicz analizę, żeby chociaż tę jedną umiejętność do ósmego poziomu doprowadzić. A następna jest jaka? Logika. No, w sumie można mu po prostu kazać usiąść do szachów i nie chce cały dzień gra nawet. Taki sylwester. No Tom, no zostaw tego psa w spokoju, o boże. Co ty tam? Masz coś do zrobienia, do, do pracy? Wypełniania raportów. Nikodem, nie graj teraz w klocki. Tylko nie wiem, co zrób. Może komponuj coś. Ależ nie, bo to będzie brzęczało, będzie mnie wkurzać. <noise> A na tym możesz komponować? O! A to będzie inaczej brzmiało chyba na... Znaczy mam nadzieję, że będzie inaczej brzmiało na fortepianie niż na elektronicznym pianinie. Eee, może utwór klasyczny, o. Jak na fortepianie to utwór klasyczny, albo jazzowy. Proszę tutaj zwolnić komputerek dla Toma. 10 milionów obserwujących? Jezus Maria, kto miał tyle obserwujących? Eee, siódmy poziom umiejętności grania w gry wideo. Mm, 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 aha, okej. Okay. Ehm. Eee, no, Daniel, nie idź sobie. Nie siadaj na. No, nie siadaj! Wyłączę tę wolną wolę z powrotem, zaraz. Spaduwa stąd. Tutaj jej się pracuje. A Paula to w sumie nie ma nic do zrobienia za bardzo. A ona normalnie szłaby do pracy dzisiaj? Kurde, to mogę ją wysłać. No, teraz to to trochę późno. No nic. Czy to jest Kevin? zdecydowanie jest Kevin. Okej. Okay. O no to ona się. Yy. Nie tak się puka do drzwi. Zaproś do środka. On już jest w środku. On się wprosił bezczelnie, no. To jest cały Kevin. A dlaczego ty masz buty? Ty nie możesz mieć butów w człowieku. Ty nawet zimą powinienś w skarpetkach chodzić. Co się stało z tym Kevinem? Dobra, ty jak nie masz co robić, to możesz poczytać temu dziecku. Kiedy jest zima? Teraz. Eee, dobrze. Ty się już nie baw, ojku. Bo tu ci dziaduś poczyta teraz. Paula, niech sobie z teściem pogada trochę, bo oni w sumie tak się średnio lubią. Narzekaj na śnieg, jak ona bardzo szczęśliwa jest, że jest, śnieg. Rozmawiaj o mroźnej pogodzie, o. Zapytaj, dlaczego założył buty. Pochwal. Arek? Arek! Nie ma opłakiwania psa teraz. Może weź zaproś te tę, swoją. Może kurczę, dobrze by było, żebyście się, się wreszcie tam coś ten. Coś zrobili z tym związkiem. Popchnęli do przodu. A może to masz charyzmę? Też wśród tych umiejętności. Nie. Ona się akurat nie załapuje. No trudno. O, jakie fajne ślady na śniegu. Pogadajcie się dużo. O tym gdzieś talerz na kominku leży. No teraz będą na kominku stawiać te wszystkie talerze. Boże. O, dyskutuj o strategii gry. Mówię, jak bardzo ci brakuje gier wideo, w które prawie nie grasz. A Dominiczek dlaczego smutny jest. A, no bo mu zimno, no tak. A dlaczego on. Aha, on idzie spać. No to idź pod kołdarkę, to nie będzie ci zimno. Ale to, to nie, nie śpij za długo. No czy wy wiecie jaka jest temperatura na dworze? Matko Bosko! Idźcie sobie stamtąd. Jezus, Maria. A ty co? Nie sprawdzaj, jak się ma małe dziecko. Mogłabyś umiejętności literackie y, poprawić. Jest wolny komputer? Jest wolny komputer. Okej. Okay. W Twojej pracy umiejętności literackie są zawsze spoko. Zawsze w cenie. O, Nikonem będzie pięknie grał. A spełniło mu się ten, ten, ten imprezowy nastrój? To się nie, nie liczy jako granie na instrumentach, nie? Okej. Okay. Dobra, dużo przyjaznych interakcji, bo ten przyjazny pasek macie taki średni. Gadanie gadaniem, ale umiejętności też trzeba rozwijać, więc Arek musi nam coś ugotować. Tylko coś takiego, co by się w miarę nadało. A może ciasto byśmy zjedli? Bo zapiekanka z taką nie jest dla wegetarian. No właśnie. Ale ciasto na obiad? O, może pan de muerto. Ale nie, bo tym się za bardzo nie najadają, z tego co pamiętam. Czarno-białe ciasteczka? Czemu nie? Niby to też nie jest obiadowe, ale... Ale może być. No, miałeś już za długo nie spać młody. A może weź się tak odświętnie ubierz? O, sylwestrowo. Bardzo ładnie. No jej. O, no i git. Dobrze, może byśmy tę Karynę i tego Wywana zaprosili. Tylko to by trzeba było zaprosić ich tak naraz. Bo nie chcę mi się imprezy robić tam tyle. Tyle fatygi. Teoretycznie Filipa i Helenę i, i Emilię i Szczepana i tych wszystkich ludzi też moglibyśmy zaprosić w sumie. A nie chcę siedzą. To przecież rodzina. No, takie zimowe te ciasteczka. jej! <grym> Nie wszyscy mogli przyjść, Wiwan już tu jest. Jak to Wiwan już tu jest? A, biega tam gdzieś. Ech. No ale jak ja mam go tutaj za... co? Adwik Joyson? Okej. Okay. A ta Fatima to jest chyba nasza ta. To nie jest nasza sprzątaczka? Chyba tak. No a... A jak ja mam go tutaj zgarnąć? Dobra, nie chcę łazić, gdzie tam chcę. No, no co oni ma? Dlaczego nie potrafią pukać ze drzwi? A ty co już dosypialni się tutaj ten. Szczepan. W ogóle Amanda zmieniła potem nazwisko po pożywi, ale Szczepan został bananem. Podobnie w sumie jak nasz Arek. Ej, jak tak patrz na tę Emilię, to ona podobna do Amandy jest tak z twarzy, przecież ona adoptowana była. Ale kurde podobna jest, no, tylko jaśniejsza oczywiście, ale z twarzy ma bardzo podobne. Te wielkie usta szczególnie. Ojej, Karina teraz się dopiero dowiedziała, że szarak odszedł. Dziel się nastrojem związanym ze świętym Sylwester. Wszyscy się zbiorą na te ciastka, nie, nie dla wszystkich wystarczy w ogóle, ale dobra. O nie, Dominiczek to nie powinien jeść ciastek, bo on będzie... Nie, nie, nie można cukru. Nie dość, że grubiutki, to jeszcze będzie oh, potem wściekły, że chce więcej. Nie, nie, nie. Trzeba mu dać jakieś inne jedzenie. O, no i poszła se. No, a ja chciałam... O, jest dobra. Arek, będziesz musiał przeczytać książkę pod tytułem Jak ją złowić. Bo jest jakaś taka niedostępna ta Anastazja nasza. Dobra, masz strasznie mało zabawy, Arek. Która umiejętność da ci zabawę? Miałeś w szachy grać. Więc proszę grać. Przyjemne, spożytecznym. No i oczywiście, jak jest dziecko w domu, to telewizję dla dzieci cały raz oglądają, a potem narzekają, że jest nudna. O, dobra. Nikodem dostał wypłatę. To stać nas na dywan. No taki, jak wstawie, to będzie masakra. Musi być najlepiej kwadratowy i jakiś taki gładki. Tylko że w odpowiednim kolorze, a nie taki, taki nee. No tylko że teraz widać, jak krzywo ta półka stoi. Może? Może ten regał by się tak tutaj przeniosło? I te parasolki tu. Tylko, że ten dywan jest w takim średnio dopasowanym kolorze. Najlepiej chyba taki niebieski. Ale ja wiem. Biały bez sensu by się zleje z podłogą, więc. No, a takie coś to w ogóle katastrofa. Jeszcze jest taki kwadratowy, ale tu też te kolory są takie średnie. Aha, on jest mniejszy w ogóle. No nie. No, ten jest najlepszy. Zobaczymy, jak nam się będzie sprawował. Najwy najwyżej go sprzedam z powrotem. Mam nadzieję, że się nie podpali od kominka. Nie wiem jak oni będą odliczać do tej północy, jak oni już są zmęczeni, ale okej. Okay. O, nawet jakiś normalny program oglądają. Sylwestrowy jeszcze do tego. Czy to jest specjalny program? No na pewno nie jest podstawowej gry ten kanał, bo widzę małe dzieci i rzeczy... Aha! Oglądaj telewizję Sylwester! Ale jaja... Ej, w sumie fajerwerki możemy kupić. Weźmy z jakieś drogie. Zestaw fajerwerków z Białych Godów. Okej. Okay. Zimne ognie. Dwa. <grystanie> I jeszcze jakieś pojedyncze... Może to i to. Ok. Co to jest? A, Bo teraz zapis nutowy ma inny na, na takie normalne pianino. Znaczy fortepian właściwie. Takie normalne, mechaniczne. Ok. Dobra, może śpiewajcie jakieś piosenki czy coś? E, która ta piosenka to jest coś na e, ten? Chyba to? bo to jest to we wish you a merry christmas, to nie jest to And a happy new year, tam jest tam jest o sylwestrze coś ewentualnie Maisie mogą zawsze zaśpiewać eee, to jest uniwersalna piosenka no to może Maisie niech zaśpiewają boże czy to się będzie dało tak ze wszystkimi znaczy Arek będzie jadł to Arek może, akurat Arek umie śpiewać z nich wszystkich najlepiej chyba, ale dobra dobra, może dołączy eee, o, aha, bo to można... No ta w sumie ma sens, że w 8 osób można śpiewać. No dobra, no to jak Arek je, to my tutaj nie będziemy zawracać głowy. No to może tak. Mały se tańczy przy kominku, a oni będą śpiewać. No halo. Z, zamierzacie kiedyś? Chyba jednej osoby brakuje. Toma! Aha, bo tom też je. Dobrze idź. No właśnie. Uuu! Pięknie. Tak, na no, trzy głosy co najmniej w ogóle, okej. Okay. Nie trzeba umieć śpiewać, żeby to ładnie wyśpiewać. Na. No. No i skończyli ja, ja chciałam zdjęcie im zrobić, no nic. A bo idą sobie. No pa. Boże Nicole będzie wszystkim z osobna namachał teraz. No bez kicu. Jeszcze komuś? Dobra, chyba już. A, Boże, odliczanie już powoli powinno być. Tutaj fajerwerki trzeba wystawić przed dom. Nikodem już prawie zaraz uśnie nam na śniegu, ale damy radę. A to jest. Yy... Aha, dobra, to jest na takiej zasadzie. Nie trzeba tego rozpakowywać, tylko od razu można podpalić. Yy, no to może jakoś ładnie to ułożymy. O. Proszę mi tu ładnie fajerwerki. A właściwie to odliczanie to się jakoś robi? Zrób postanowienie. No nie wiem, czy tutaj można odliczać. Nic, nic takiego nie... Nie, nie widzę. No. No, no i co? O ja. Jej! Jak ze starych, dobrych czasów, kiedy jeszcze był Bratomir, I Gosia, I Ula, i w ogóle, to, ch to chyba był ostatni raz, kiedy fajerwerki jakiekolwiek odpalałam. Też zresztą to był Sylwester. O! Okej. Okay. Może dobrze, że Szarak już nie żyje, bo by strasznie się przejął teraz. I zawsze jest pełnia księżyca w tej grze. No dobra, Nikoś, możesz już iść sobie spać. W sumie lepiej to chyba wygląda z tym dywanem rzeczywiście. Sylwester całkiem udany. To mnie zadowala. No, Daniel miał nieudane święto i jest teraz smutny. To przykre. O! Wiosnę mamy już. O, śnieg stopniał już prawie. Nawet nie zauważyłam kiedy. Tutaj to się chyba nie dzieje tak stopniowo jak w Sims 3. O ja! Ale fajnie stopniowo topnieje ten lód. A dlaczego? No Kevin już jest... Już, już wrócił do normy. Już zdjął buty i łowi w krze. Już jest wszystko okej. Okay. Jezu, dobra, wiecie co? Wkurza mnie to już. Weźmy tego szaraka przenieśmy na ten cmentarz, bo ja już nie mogę. Dobra, Tom, możesz czynić honory. To będzie twój bananowy chrzest. Tutaj są mysza i genia i szaraka można by było tutaj gdzieś też. O, proszę bardzo. No i super. O! Teraz widać. Jak to wszystko jest bezsensownie tutaj zrobione. Bez tego śniegu. O, Boże, trzeba to wszystko naprawić. Można by było zdjąć te ozdoby ogólnie. No dobra, teraz to wygląda spoko. Jutro jest dzień rabatów? Okej. Okay. I wtedy jak się kupuje różne rzeczy, to one są tanie? Dobra, można skorzystać. Tu nawet pokazuje, kiedy ktoś będzie miał urodziny. Jakie to jest super. Bo czasami trudno jest tak... Wyliczyć, i, i, i też traci się rachubę w tym, i też nie sprawdza się ciągle, kiedy ktoś ma urodziny. Więc fajnie, że jest tutaj to zaznaczone. Czyli Dominik ma jutro urodziny. To to już zostawię na następny odcinek, zdecydowanie. No dobrze, no to ma w sumie tak z półtora dnia, żeby. żeby sobie teraz. Aha, on jeszcze. A, wyobraźnię już ma na trzecim poziomie. Komunikacja teraz, musi sobie pogadać z kimś. Dobrze, że jest niedziela, to ludzie i tak nie mają co robić w sumie. O, na przykład taki Tom nie ma kompletnie co robić, więc może sobie usiąść koło tatusia i, i pogadać mu o jakichś tam smokach i innych księżniczkach. No wiwan, po co pukać jak już wszedłeś? Rozmawiaj o ulubionym kolorze, czyli żółtym. Nikodem jest śpiący o 16? No dobra, może się zdrzemnąć. Chyba się nie wyspał dzisiaj. O nie, Arek idzie do pracy. Ale on w sumie, kurde, zaraz, bo on... On już nie potrzebuje pracy w tej chwili do niczego, niech on sobie wolne weźmie. Znowu masz mało zabawy, więc znowu masz logikę sobie podbić. Ta wiedza archeologiczna by mu się przydało, kurde to, ale jak on nad tym pracuje tutaj, ćwiczy? To mu to... No on to krótko robi, o ile on w ogóle to robi, bo ja go nigdy nie przepilnowałam w sumie. No niby tak. Co z tą komunikacją? No, jeszcze troszkę. Trzeba by było mu zmienić pieluszkę w ogóle. No nie no, niby chwilę to robi, ale rzeczywiście dość wolno mu się, mu się podnosi to. Znaczy, no wiadomo, no jest na siódmym poziomie, no to ma sens. Ale dobra, jak to skończysz robić, to pograj się w te szachy, bo to będziesz robił pewnie bez końca, więc. Nie będę musiała cię pilnować. A on tutaj już, kurde, chyba dwie godziny na tym sraloku siedzi. No. Co on powiedział? Przewiń? Nie, przewiń chce halo. Nie idziesz spać, dzieciaku. Dlaczego nie ma przewiń? Przecież on śmierdział. W sumie dobrze by było go wykąpać, ale jest strasznie śpiący. Dobra, weź się zdrzemni też, tak jak dziadziuś. Wiwan nam się rządzi. A, pozmywa nam, okej. Okay. Wywan, pozmywan. <laughs> I dywan. Śmieci powyrzuca w ogóle, okej. Okay. No, chciałabym, żeby Arek miał ten piąty poziom spra sprawności fizycznej już w tym odcinku, więc... E, może jeszcze kawałek rana, zagram to rano może, może mu się podniesie, bo on sobie rano ćwiczy, już chyba nawet trochę schudł, e, no i, i w sumie chyba to będzie tyle. Mam nadzieję, że teraz też jeszcze dotrze do siódmego poziomu tej logiki, strasznie dużo czasu to zajmie, Boże. Przecież on za 6 dni będzie dorosły, ja bym chciała, żeby on w te sześć dni już to zrobił. No nie kładź się spać dzieciaku. Tatuś tutaj Cię miał wykąpać, poczytać Ci do snu i dopiero będzie spanko. No i on go kąpie w ciuchach. W stroju kąpielowym czy coś? A i tak jest cenzura bez sensu. No i poszedł spać sam. Dobra, niech idzie. No, Areczek. No. To teraz możesz do dziewczyny zadzwonić i zakończyć swój dzień. A, dzisiaj jest ten dzień rabatów, ale to już w następnym odcinku zobaczymy. Co tu jest? Za każdy obiekt z trybu budowania zapłacisz dziś o 10% mniej. Kup obiekt wart minimum 500 simolonów, aby ukończyć tradycję. Co? Jakie w, ogóle, jakie w ogóle zachęcanie do konsumpcjonizmu? Nie, nie lubię takich rzeczy strasznie. A spaduwa tam. <grym> co to w ogóle ma być? Nie chcę niczego kupować. Jak mi nic niepotrzebne, to po co mam coś kupować? I potem będą smutni, że nic nie kupili? Kurde, serio? Co to za materialiści w ogóle? Dobra, Arek, zanim, bo ja na pewno zapomnę w następnym odcinku o tym, to od razu ci zrobię, żebyś wziął dzień wolny. Znowuż. I nie będziesz czekał aż tom tam będzie gotował dwie godziny, tylko sobie zjesz yy, jogurt. I pójdziesz sobie ćwiczyć. Ten makaron z serem będzie jadł na śniadanie. Może lubi resztki. Co mi do tego? To z francuskim może poczekać. No, proszę tutaj ładnie mi już wchodzić na piąty poziom. A ten młody to już zdobył tę komunikację? Czy by jeszcze będzie musiał dzisiaj coś gadać? Będzie musiał dzisiaj coś gadać, ale niewiele, bo nocnika nie trzeba na trzeci poziom y, sobie ten robić, żeby mieć to szczęśliwe małe dziecko, bo y, nocnik ma tylko trzy poziomy. Trzeci poziom to już jest max, więc y, jakby analogicznie, no. Można potraktować drugi poziom jako takie 3 na 5, no nie? <laughs> więc Więc ten zawsze mnie to dziwiło, ale, ale jak się dowiedziałam, że nocnik ma tylko trzy poziomy, no to nagle miało sens. Dobra, co ta Paula ma tam do zrobienia? Odpowiedz na e-maila. Wow. <laughs> Porozmawiaj ze sprzedawcą ze stoiska z jedzeniem na targu smaków. To już w następnym odcinku. Nikodem. dobra, dobra. Mamy dwa komputery, spoko, spoko. Póki oba nie są zajęte, to jest dobrze. W sumie to ma sens, że Nikodem będzie siedział przy kompie tym w instrumentarium, a Paula będzie w normalnym gabinecie pracować. Rozmawiaj? No, no dobrze. O, Fatima przyszła. To była ta Fatima, tak? No pokaż się. Tak. Fatima Alfasi. A nie, Fatima Mansouri to jest ta. Aha, Fatima Alfasi to była ta, co się bawiła w liściach, w którymś tam. Chyba w pierwszym odcinku z tych, z porami roku. Jezus, Maria, Arek! Bardzo się cieszę, że bierzesz to na poważnie, ale bez przesady. No dobra, już jest piąty poziom. Akurat skończył ćwiczyć, więc spoko. Ehm, no dobra, no to śpiewanie majsterku. No, już jest całkiem nieźle. Trzeba by w następnym odcinku się zająć już tym tak, żeby już przed na siódmy poziom tych wszystkich umiejętności, a potem już będziemy każdą po kolei ten już do, dążyć już do tych ósmych z każdej jednej umiejętności, bo to mimo wszystko chwilę zajmie, no bo jednak na wysokich poziomach to się dość długo tam pracuje nad tym. No, a tak to tyle. Dominik jeszcze śpi w ogóle. Naprawdę był zmęczony wczoraj, kurde, w pół do 11 jest. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku Dominik będzie miał urodziny. Szczęśliwe małe dziecko raczej uda nam się osiągnąć. Będzie musiał tylko tam z dwie interakcje pewnie zrobić komunikacyjne i to będzie tyle. Ciężka praca nad arkiem, żeby mógł się w końcu wyprowadzić ze spełnioną aspiracją. Szczęśliwy i w ogóle i założyć rodzinę. Przy okazji może Anastazję spróbujemy tutaj sobie złowić i wprowadzić do nas i w ogóle. No, Dominik pewnie będzie dość grubym dzieckiem, ale może na to jakoś zaradzimy. A jak na razie, jak zwykle, dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję, że mi oczywiście niczego nie zmuszałam i widzimy się w następnym. Pa!